kontestacja. Startujemy kontestację. Witam, Kamil Cebulski, 28 sierpień 2013 roku, a my rozmawiamy dzisiaj z Dominikiem. Cześć Dominik, jesteś tam z nami? Cześć, witam wszystkich. No super, co tam Dominiku u ciebie słychać dobrego? Pogodę masz pewnie jesień za oknem. No dzisiaj jeszcze jest słonecznie na szczęście, także nie narzekam, wczoraj żeśmy się opalali. Naprawdę? Dzisiaj... To w miejscu, gdzie ty mieszkasz, da się opalać? Wszędzie się chyba da opalać. Jeżeli tylko trochę słońca wyjdzie, no to korzystaliśmy z uroków pogody. No tak, no bo to zgodnie z teorią wartości krańcowej, każdy promień słońca jest o wiele więcej warty w Anglii, gdzie się znajdujesz, niż w Polsce, nie? No ja nie wiem, jak to tam jest z tymi teoriami. Generalnie uważam, że tu jest więcej słońca niż w Polsce. Zimy są na pewno bardziej łagodne. Ale to może tylko moje odczucia, być może się zmieniło. Być może nie ma takich upałów w lato, ale generalnie jeśli średnią temperaturę z całego roku, to podejrzewam, że w UK jest jednak lepiej niż w Polsce. A no to zdecydowanie, nie, ale jednak ta temperatura 20, 30 do 40 stopni to chyba jest o wiele ciekawsza dla naszych organizmów, nie? Na pewno. Ale to dopiero za 2 miesiące będziemy taką mieli. Bo co? No ja może tak, Dominiku, trochę cię zapowiem, że poznaliśmy się jakieś ładne kilka lat temu i zorganizowałeś spotkania w Londynie ze mną i tam z kilkoma innymi różnymi ludźmi. No i tak sobie czasami korespondujemy, a nawet za 2 miesiące lecimy razem do Tajlandii i tak też ciebie poprosiłem, żebyśmy trochę porozmawiali o biznesie w Anglii i o twoim biznesie, którym jest marketing internetowy, robienie stron i tego typu rzeczy, tak? Tak, dokładnie. Plus główna usługa, pozycjonowanie. Teraz dużo ludzi chce mieć strony internetowe, natomiast jeżeli nie są wypozycjonowane w Google'ach albo nie są w jakiś inny sposób reklamowane, to strata w ogóle czasu i pieniędzy. No tak, no bo przede wszystkim musi strona zarabiać, nie? No to słuchaj, no to co, zaczynamy. W ogóle skąd pomysł przede wszystkim, no bo to pewnie każdego interesuje, żeby wyjechać na wyspy. Co, w Polsce ci nie wyszło w biznesie? Znaczy w Polsce pracowałem na etacie. Miałem taki pomysł, że wyjadę do Anglii na rok, dwa, może trzy, uzbieram trochę pieniędzy i wrócę do Polski i otworzę własny biznes, no bo od chyba samego początku marzył mi się. Zawsze wydawało mi się, że do otwarcia biznesu potrzebuję nie wiadomo jakich pieniędzy i dlatego się zdecydowałem na wyjazd i odłożenie gotówki, choć generalnie do otwarcia tego biznesu to wiem, że w zasadzie nie potrzebowałem prawie nic tej gotówki, bo jakieś tam tylko hosting i domeny to są naprawdę groszowe sprawy, które można było, że tak powiem, bez żadnej inwestycji tylko ruszyć z miejsca mógłbym w Polsce. No być może w Polsce byłoby to o wiele bardziej utrudnione ze względu na przepisy, z tego względu, że tutaj założenie działalności to było parę minut przez internet. Odpowiednik ZUS-u to jest jakieś tam 50 zł na te kilka lat temu było, teraz tam będzie może z 55 zł na miesiąc. No to na pewno o wiele łatwiej niż w Polsce. No dobra, ale poczekaj. No bo rozumiem, że na początku pojechałeś na zmywak i te też robiłeś na etacie. Tak, robiłem na początku na etacie. No to kiedy ci się te plany zmieniły, czyli jechać, zarobić, wrócić i rozkręcić firmę, na jechać, zarobić i rozkręcić firmę tam? Znaczy, nie wiem kiedy dokładnie to było, jakoś po prostu samo przyszło, że stwierdziłem, że do Polski nie chcę wracać, bo jednak tu jest łatwiej i że tutaj otworzę firmę, po co mam wracać do Polski i się wracać do poprzedniego rozdziału w życiu, skoro tutaj już jestem parę lat, jakoś się zaklimatyzowałem i zauważyłem, że lepsze możliwości są tutaj niż w Polsce. Czyli poszedłeś na łatwiznę. Tak. Ja jestem generalnie leniwy i dlatego poszedłem na łatwiznę, zostając tutaj. No. Choć
z drugiej strony na pewno było trudniejsze, bo przyjeżdżając tutaj to nie znałem w ogóle języka, tylko się uczyłem ostro. Do tej pory nie jest mój język jakiś tam rewelacyjny, no ale jakoś się dogaduję z klientami. Większość klientów mam anglojęzycznych. No czyli, ale komunikujesz się przez maile, więc translatory działają jeszcze, nie? Znaczy, tam... często się spotykamy na żywo czy przez telefon, także to maile to są jakieś już późniejsze kontakty, jakieś tam dociągnięcia. Natomiast ludzie zazwyczaj chcą, chociaż przynajmniej na początku raz cię spotkać, napić się kawy czy herbaty, jak ja to mówię, dotknąć, pomacać cię, no to wtedy jest zaufanie, że jestem w stanie wykonać dany projekt i dostarczyć wartość klientowi. Okej, okay, Dominiku, bo wiesz co, jedną z najgłupszych rzeczy, jaką można zrobić, to otworzyć biznes w Polsce, a mieszkać de facto w Anglii, a w sumie fajniejszą rzeczą jest rozkręcić biznes w Anglii, świadczyć usługi dla Anglików, a mieszkać w Polsce, no bo jednak ten chleb jest te 3-4 razy tańszy i lepszy, więc skoro masz takie usługi typowo informatyczne, no to czemu nie wrócisz, a przecież klientów, firmę możesz nadal w Anglii prowadzić, no miałbyś 3-4 razy lepsze życie mieszkając w Polsce za te same pieniądze. No nie wiem, czy tak jest. Jak jadę do Polski, to zawsze wydaję o wiele więcej niż jak jadę gdzieś na jakieś zagraniczne wakacje, nie wiem, do Hiszpanii, gdzieś na Wyspach Kanaryjskich. Życie jest tańsze. I jeżeli miałbym już wyjeżdżać, to podejrzewam, że prędzej gdzieś do cieplejszych krajów, może Cypr, może Hiszpania, a być może Tajlandia, jak nam się spodoba. Naprawdę? Polska jest taka droga? Przecież wiesz, jak idę do sklepu w Anglii i widzę jabłka po 3 funty, no to czasami człowieka może skręcić. 3 funty to ja nigdy jabłek nie widziałem, zazwyczaj gdzieś tańsza trochę. Akurat osobiście jabłek nie jadam, ale inne owoce są, wiem, że są tańsze, także nie wiem. Ale wiesz, w Polsce to możesz mieć po złoty 50, no to wiesz, to jednak jest różnica, nie? No nie mów, że Polska jest taka droga, no bo nie jest. No nie wiem, nie chcę się tutaj na siłę kogoś przekonywać, że tutaj jest lepiej na pewno i taniej, natomiast no też produkty, które często porównywałem, to okazywało się, że w Polsce w tym samym sklepie, czy na przykład jak tu pójdę do Lidla i ten sam produkt w Lidlu w Polsce, to po przeliczeniu na funty w Polsce wychodzi drożej, mimo że produkt niemiecki. O, no to muszę z tobą też trochę pochodzić po sklepach, ale to zrobimy później. No dobra, czyli wiemy już po co tam wyjechałeś, a... Skąd w ogóle w tobie taka chęć no, otwarcia biznesu i bawienia się w tą przedsiębiorczość? No bo skoro twoją pierwszą robotą była etatowa, no to chyba no, nie marzyłeś od dziecka, że będziesz przedsiębiorcą. Znaczy na pewno powody były dwa albo trzy. Jedno to było coś zaszczepione z książek Kiyosakiego, które uważam, że były dobre, motywacyjne, no i na tym może zaprzestańmy. Druga rzecz, która była, no to wiedziałem nawet w Polsce, że osoby, które prowadziły działalność, no to miały o poziom wyższy poziom życia, więcej zarabiały niż osoby na etacie, generalnie rzecz ujmując. No i trzecie, można powiedzieć, bezpieczeństwo. Dużo ludzi mówi, że praca na etacie jest bezpieczna. No i akurat tak miałem, że w klasie maturalnej oboje moich rodziców straciło pracę w tym samym czasie praktycznie, w przeciągu miesiąca. I rodzice mi powiedzieli, że o studiach zapomnij, ty musisz iść do pracy i nas utrzymać. O. Tak mi powiedzieli. No akurat tam mi zostało chyba tam miesiąc szkoły i jakoś to się wszystko ułożyło, że ja poszedłem do pracy i na studia zaoczne, ale rodzice też sobie jakąś tą pracę w międzyczasie znaleźli, ale się okazało, że jednak ta praca nie jest wcale taka bezpieczna, jak się o tym mówią, ta praca etatowa. Ja przykładowo teraz wiem, że jeżeli mam iluś tam klientów, to jeżeli mi zrezygnuje jeden, dwóch, czy trzech, to ja ciągle mam jakieś źródła przychodu. Jestem uzależniony od wielu klientów, a nie od jednego pracodawcy, czyli ryzyko jest odwrócone i uważam, że znacznie bezpieczniej jest prowadzić biznes niż pracować na etacie.
No tak, ale wiesz, na etacie zawsze możesz drugą pracę znaleźć, a bardzo często prowadzenie biznesu, no, bankrutują ludzie i bardzo rzadko ten upadek, czy to bankructwo, czy po prostu zamknięcie firmy jest w momencie, kiedy nie masz długów. Przeważnie to się wszystko wiąże z jakimiś tam większymi długami. No to czy ja wiem, czy to jest do końca takie bezpieczne? Znaczy, no może zależy od modelu biznesowego. Ja zawsze starałem się koszty trzymać nisko. Praktycznie pracuję z domu sobie, spotykam się z klientami gdzieś w kawiarniach. Nie nastawiałem się, żeby otworzyć jakieś duże biuro w centrum i narobić sobie kosztów, tylko sobie pomału coś tam działać i ciężko mi jest powiedzieć, żeby mieć o wiele ujemny cash flow, po polsku przepływ pieniężny, przy niskich kosztach. No jeżeli ktoś inwestuje w jakąś infrastrukturę czy w cokolwiek innego, no to na pewno może być ciężko z płynnością. Natomiast tutaj no najwyżej mogę nie mieć przychodów, można powiedzieć, no bo na te koszty to zawsze się jakoś tam zarobi. No tak, no bo skoro w ten sposób podchodzisz do rzeczy, no ale wiesz, problem z ludźmi, którzy otwierają biznes, to wiesz, naczytają się tych mądrych książek i tam zawsze mówią, że ta konsumpcja jest czymś złym, że należy oszczędzać i to, co się zarobi, reinwestować w firmę, nie? I tak wiesz, większość ludzi, którzy otwiera biznes, no marzy, żeby ten biznes urósł do jakichś niespotykanych, wiesz, rozmiarów i wszystko, co zarobią, inwestują, tylko że no w firmy nie zostają żadne pieniądze, a wiesz, jak to jest z firmami, raz jest lepiej, raz jest gorzej, a skoro nie zabezpieczysz sobie troszeczkę na czarną godzinę pieniędzy, no to przy nawet najdrobniejszym tąpnięciu, no cała ta piramida może się, wiesz, nagle posypać, bo cokolwiek zarobimy, zainwestujemy w firmę, no ale przyjdzie gorszy miesiąc i nie zapłacimy rachunków i nasi dostawcy się trochę mogą wkurzyć. Nie, no na pewno, ale wszystko zależy chyba od modelu biznesowego, no bo akurat w moim przypadku, no to raczej to mi nie grozi, natomiast zgodzę się, nie chciałeś nigdy, wiesz, przekształcić firmy, wiesz, w 100-osobową agencję promocyjną, produkującą software i tak dalej, pozycjonującą? Raczej nie, na pewno chciałem troszkę urosnąć, ale na pewno nie do takich rozmiarów, gdyż nie uważam, że to byłoby aż tak zbytnio potrzebne, bo generalnie im więcej pracowników, tym więcej stresu, więcej klientów, więcej stresu. Jest jakiś tam poziom, na którego jesteśmy, który nas by zadowalał zawsze i jeżeli, nie wiem, zarobki, nie wiem, z kilku tysięcy wskoczymy na kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, no to jest fajnie, natomiast jeżeli będziemy mieli nawet te kilkaset czy kilka milionów, to nie znaczy, że nasze życie będzie lepsze. No to do tego za chwilę wrócimy. Mamy Jacka na antenie. Cześć, Blacha. Witam cię serdecznie, Kamilu. Witam naszego gościa. Jesteś naszym tam ostatnio stałym słuchaczem dzwoniącym. Tak, ja w ogóle jestem stałym słuchaczem z pewnymi przerwami, bo mam też swoje życie poza kontestacją. Naprawdę? Ja? No mówię ci poważnie, no. Ja nie mam ostatnio życia poza kontestacją. No bo to się tak Ojej. Wszystko wiąże z sobą. Wyślę ci kondolencje pocztą, o ile dojdzie. Słuchaj Jacku, co tam masz? W każdym razie ja sobie przypominam taki wywiad z Rafałem Agnieszczakiem. To jest twórca tego, może już dzisiaj mniej znanego, ale kiedyś bardzo znanego serwisu fotka.pl. I on tam mówił, że generalnie tam marketing w sieci, co to jest? Wpiszesz sobie w Google'ach tam SEO Most Ranking Factors i ci wyskakuje 20 różnych pozycji, które musisz, że tak powiem, zrobić, żeby wypromować swoją stronę. I teraz pytanie do naszego gościa. Czy to rzeczywiście jest takie proste? A kiedy był ten wywiad, jeśli mogę się spytać? Ten wywiad był, ja wiem, z 2 albo 3 lata temu.
No bo generalnie no kilka lat temu na pewno pozycjonowanie było prostsze, bo mniej ludzi w to inwestowało i łatwiej było szukać tą Google i tak dalej. Teraz Google wprowadziło tam, no tak, nie wiem, czy to żargonowo, takie zwierzątka, panda, pingwin i tak dalej. I teraz można za zwierzątka? Można zostać, że tak powiem, ukaranym za over optimization, czyli to by było za zbytnie pozycjonowanie, nie wiem jak to dokładnie określić. Także teraz trzeba po pierwsze pozycjonować i jeszcze uważać, żeby nie przepozycjonować. Natomiast 3 lata temu, no to rzeczywiście łatwiej było, natomiast no 5 lat temu jeszcze łatwiej było wypozycjonować stronę niż jest w tej chwili. Na pewno na jakieś, nie wiem, jakieś mało, gdzie jest mała konkurencja, to mniej potrzebujemy jakichś tamtych technik użyć, niż jeżeli pozycjonujemy na bardzo konkurencyjne frazy. Jeżeli ktoś jest tam, nie wiem, hydraulikiem i będzie sobie tam pozycjonował na hydraulik jakaś tam wieś, gdzie jest 3 hydraulików na tej wsi, no to tak czy siak, no to w pierwszą dziesiątkę wskoczy sobie na pierwszej stronie. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał próbować wypozycjonować na słowo hydraulik ogólne, gdzie jest tam załóżmy w Polsce, tam nie wiem, ileś 10 czy 100 tysięcy hydraulików, no to każdy mógłby sobie te 20 tych czynników wrzucić w stronę i każdy by chciał być na pierwszej stronie, ale to już jest chyba troszkę trudniejsze. Czy odpowiedziałem na pytanie wystarczająco, czy jeszcze coś tak, dodać? Tak, odpowiedziałeś. Odpowiedziałeś wystarczająco. W skrócie mówiąc, że z roku na rok ten poziom znacznie, że tak powiem, wzrasta. Kompetencje, jakie są potrzebne, żeby to zrobić. A pytanie drugie, które jakby tak pytając się ciebie jako specjalisty, jako branżowca, to jakie z tych takich popularnych serwisów, bo teraz bardzo często się mówi o tym i tam wszyscy ludzie z branży e-commerce, z branży internetowej powtarzają ciągle te hasła, najważniejsze jest zaplecze, musisz mieć tam ludzi od pozycjonowania, od gościa, który się zna na tym PHP i tak dalej. Powiedz mi tak, z twojej branży, nie wiem, może z polskich serwisów, może z serwisów, które istnieją w Wielkiej Brytanii, o kim byś powiedział, że oni tak naprawdę to się tak pozycjonują, że szacun. U nich marketing internetowy to jest po prostu taki poziom, że mucha nie siada. Czy jesteś w stanie wskazać taki serwis, taką stronę internetową, no kogoś takiego, co po prostu od czasu do czasu trafiasz na jego stronę i widzisz, no kurczę, znowu trafiam na tą stronę. Jak ten koleś to robi? Jak oni to robią? No muszę ci powiedzieć, że niestety nie spotkałem się z czymś takim, żeby tak było. Natomiast teraz jak tak powiedziałeś, to mi się przypomniało właśnie w czasach studenckich, jak miałem tam jakąś tam stronę sobie zrobiłem gdzieś po godzinach, to koledzy właśnie ze studiów mówili, że szukałem coś w internecie i na twoją stronę znalazłem. Nie wiem jak ty to zrobiłeś, ale była na pierwszym miejscu w Google'ach. I tak to właśnie było tam, nie wiem, 8-10 lat temu. No to rzeczywiście miałem takie doświadczenie, że koledzy ze studiów, których świeżo poznałem, no bo dopiero poszliśmy, coś szukając w internecie, znaleźli moją stronę i podchodzili i mówili, czy to twoja strona. Mówiłem, że tak, że jak ty to zrobiłeś. No i wtedy to w ogóle było bardzo łatwo, bo ja w zasadzie wtedy pozycjonowanie to się polegało na tym, że coś tam na stronie umieściłem trochę linijek kodu i to było wystarczające. Natomiast teraz, żeby być wysoko na te konkurencyjniejsze frazy, no to trzeba cały czas zdobywać backlinki, czyli głosy na stronę. No nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Natomiast konkurencja, no to ciężko mi powiedzieć, że mam jakiś tam, że zauważyłem, że wszystko ktoś robi fajnie, bo zależy od czego. To jest tak zmienne wszystko, że ciężko mi się wypowiedzieć. O, może był ostatnio taki przykład, co naprawdę co kogoś podziwiałem, ale to już były nielegalne techniki, bo było na pożyczki szybkie tutaj w UK. No to ktoś pozycjonował tak stronę, że bardzo duża konkurencja,
a strona była wypozycjonowana tam w 2 czy 3 dni po rejestracji. Ale gościu robił to na takiej zasadzie, że po prostu hakował inne strony, czyli to był haker, a nie pozycjoner, i przez to zdobywał bardzo dużą ilość linków, podkładając głosy do swojej strony na innych wyszukiwarkach. Także dla mnie był podziw za to, że w bardzo szybkim osiągnął celu wyniki, które chciał. No, natomiast no, nie uważam to za etyczne, żeby komuś wziąć i infekować stronę swoimi linkami. A teraz takie prowokacyjne pytanie. Tutaj mrugam jednym okiem w stronę Kamila. Ty pewnie widziałeś, jak wygląda strona uczelni Asbiro, tak? No. Tak, no, widziałem. Co z nią? To powiedz mi, bo tam na tej stronie jest w sumie dosyć sporo o tych wykładowcach, tam są ich zdjęcia. A ile byś, jakbyś miał pozycjonować tą stronę na nazwiska tych wykładowców w Google'ach, to ile byś wziął za jedno nazwisko? Na przykład za Roberta Gwiazdowskiego, ile byś wziął? I to jest moje ostatnie pytanie, przestawiam się na odsłuch. Znaczy ja generalnie nigdy z klientami się nie umawiam na jedno słowo kluczowe, z tego względu, że wiem, że jedno słowo kluczowe to klientowi prawie nic nie daje lub nic nie daje. Więc ja zazwyczaj, jeżeli pozycjonuję strony, to kompleksowo i bardziej dogłębnie niż na jedną frazę, którą, chyba że rzeczywiście to by była fraza, którą ktoś, nie wiem, wpisuje 1000 ludzi dziennie. Natomiast ten Robert Gwiazdowski czy ktokolwiek inny, to podejrzewam, że niewiele ludzi to wpisuje i najpierw by trzeba było sprawdzić, czy w ogóle by było opłacalne pozycjonowanie na to, żeby to gdzieś tam było wysoko, i bo czasem mogłoby się okazać, że taniej jest opłacić AdWordsa, bo jak i tak ma być tego tylko, nie wiem, kilka kliknięć w miesiącu, to może być taniej od pozycjonowania. O, czyli co, nie zawsze opłaca się pozycjonować, czasami po prostu kupić linki? Znaczy to AdWords to nie kupujemy linki, tylko kupujemy te reklamę, że jeżeli ktoś wpisuje, to jest wyżej. Bo kupowanie linków to jest jakby część pozycjonowania. Także tak. Technika. Natomiast wszystko zależy, mówię, od słowa kluczowego. No, bo czasami mówię, no czasami jest. Wiem, że dużo klientów stara się pozycjonować na słowa kluczowe, które mało kto wyszukuje, i w tym przypadku często się nie opłaca na to pozycjonować, w tym przypadku lepiej zapłacić. Jasna sprawa, Dominiku, ale blacha przeszedł do takich tematów technicznych, a nie o tym jest audycja, jak robić strony, jak się pozycjonować, tylko jak się zostaje przedsiębiorcą, nie? O to cię chciałem podpytać, a skończyliśmy rozmawiać o tym, że że się motywowałeś tymi książkami, że chciałeś trochę lepiej żyć jak inni, a tylko w biznesie widziałeś taką drogę. A druga rzecz, dlaczego komputery? Dlaczego akurat tą branżę wybrałeś? Dlaczego robienie stron? Dlaczego pozycjonowanie? Jak w ogóle wyglądały te twoje pierwsze dni, kiedy otwierałeś biznes? Pierwsze dni, kiedy otwierałem biznes? Mhm. Znaczy co, nagle sobie w Anglii pomyślałeś, otworzę biznes i będę robił strony. No tak jakoś mniej więcej to było, że w końcu stwierdziłem, że chyba czas najwyższy coś robić samemu niż pracować dla kogoś. Ale rozumiem, że pracowałeś nadal gdzieś tam, tak, na zmywaku przysłowiowym i co, otworzyłeś self-employment, tak? I co, zrobiłeś sobie na pewno stronę z ofertą i co dalej? Czy generalnie to na początku nawet nie robiłem strony z ofertą, bo pierwsze to robiłem wtedy trochę inaczej, bo pierwsze początki to było na zasadzie, że ja kupowałem gdzieś trafik, wysyłałem klientów bezpośrednio do oferty i dostawałem swoją prowizję, byłem tak zwanym pośrednikiem tylko. Czyli ja po prostu wiedziałem, gdzie można kupić, że tak powiem, osoby, które są czymś tam zainteresowane, i łączyłem z kimś, kto był gotowy zapłacić za to, że ktoś wejdzie na ich stronę. Znaczy to akurat było, że za wykonanie akcji, czyli przykładowo jak ktoś zostawi maila na stronie, to ja za to dostawałem jakąś tam prowizję.
albo ktoś ściągnął jakiś program, to ja dostawałem za to prowizję. Czyli płaciłem za reklamę i... Takie jakby programy partnerskie. Tak, to jest program partnerski, tylko to jest... nie wiem jak to po polsku, to jest CPA, akurat od tego zaczynałem, to, że po prostu nie, że jeżeli ktoś kupił, tylko jeżeli ktoś wykonał jakąś akcję. Czyli jasne albo ściągnął sprawa. Program, albo zostawił maila, albo wypisał formularz, jasne albo sprawa. Zostawił lead. Jasna sprawa. I co, i z tych programów partnerskich dało się utrzymać? No. A jeżeli tak, to po jakim czasie od założenia firmy? Znaczy to wtedy... Na początku, no to z tego no, raczej nie byłbym się w stanie utrzymać. Z pracy zarabiałem o wiele więcej. Miałem w miarę dobrze płatną pracę. Natomiast no, szło coś tam z tego dorobić i szło z tego coś dalej się rozwijać. Od czegoś trzeba było zacząć. To było jeden z najszybszych sposobów, bo generalnie pozycjonowanie to jest jakiś tam okres, że dzisiaj zaczynam pozycjonować, a efekty są za kilka miesięcy czasami. Natomiast tam kupowałem trafik, kupowałem reklamy, to w zasadzie po kilkunastu minutach już miałem pierwsze kliknięcia i to było metoda na szybkiego. Są osoby, które no tylko na tym no zarabiają na pewno krocie tego co ja. No ja zaczynając bałem się dużo inwestować w płatną reklamę, no bo to jednak wychodziło z pieniędzy i albo się zwróci, albo się nie zwróci. Często było tak, że trzeba było 3, 4, 5 rzeczy spróbować, żeby znaleźć jedną branżę, że tak powiem, która jest opłacalna dla mnie i później przy tej jednej zostać. No okej, czyli... No ale wziąłeś powoli z tych programów partnerskich, jednak zacząłeś szukać klientów, tak? Albo klienci nie zaczęli szukać. Ale w jaki sposób, skoro nie miałeś strony z ofertą nawet swoją? Jak do nich docierałeś? Znaczy w Polsce przede wszystkim ja strony robiłem już na etacie, także ten doświadczenie miałem. Nawet klienci z Polski się odzywali gdzieś na mojego prywatnego maila, czy jeszcze bym jakąś stronę im zrobił. To im na początku odmawiałem, bo nie chciałem się tym zajmować. Chciałem się zajmować głównie pozycjonowaniem, ale klienci nie rozumieją często, co to jest pozycjonowanie, dlaczego jest im to potrzebne i często pytają o stronę. No i skoro dużo ludzi się o to mnie pytało, no to stwierdziłem, że dobrze jednak to mieć w ofercie, szczególnie, że to jest dla mnie dobre. Może nie dlatego, że ja na tych stronach dużo zarabiam, ale nawiązuję kontakty z klientami i wtedy oni doceniają wartość pozycjonowania i to jest to, na czym mi zależy, z tego względu, że pozycjonowanie to często są opłaty abonamentowe miesięczne i dla mnie to są stałe przychody, co na czym mi zależy. Okej, czyli tak całkiem mądrze tym wszystkim pokierowałeś, muszę ci powiedzieć. Dziękuję. Nie no, no bo no ani nie ryzykowałeś za dużo, żeby jakoś tak rosnąć nie wiadomo gdzie, no tylko po prostu skupiłeś się na tym, że może nie poszedłeś w biznes, tak, tylko jako dobrze płatny specjalista poszedłeś raczej tą drogą, no bo chyba nie zatrudniasz jakiejś innej osoby, oprócz swojej żony, tak, z którą razem pracujecie. Nie. Ja żony nie zatrudniam, żona ma swój niezależny biznes. Ona ma swoich klientów, ja mam swoich, robimy podobne rzeczy, czasem ja jej pomagam, często ona mi pomaga. No to w sumie to samo. Natomiast jest ten, a oprócz tego mamy jeszcze trzech pracowników, a raczej subkontraktorów, którzy nie są u nas na etacie, oni mają swoje biznesy, oni wystawiają nam faktury, ale generalnie pracują dla nas full time 40 godzin tygodnia. W Anglii czy w Polsce? Ani tu, ani tu. To gdzie? To ci opowiem już tam i innym razem. Okej. Okay. A słuchaj, bo w ciągu, nie wiem, ostatnich kilku miesięcy rozmawiało ze mną kilka chłopaków, którzy robią podobne rzeczy do ciebie i oni sobie wymyślili, że nastawią się na szukanie angielskich klientów, no ale będą sobie robić to z Polski.
że to taniej i tutaj życie i tak dalej, że będą zbierać ceny angielskie, a wydawać w Polsce. Myślisz, że to ma sens, taka praca zupełnie na odległość? Znaczy powiem ci tak, no, że wszystko ma jakiś sens, jeżeli ktoś ma jakieś rozeznanie. Powiem ci, że ja dużo dostaję spamu z Polski i z tego względu, że mam sentyment do Polski, tak widzę, że jakieś polskie nazwisko, to otwieram. Widzę, że ktoś ma czasem oczekiwania finansowe jako subkontraktor większe niż ja biorę od klienta, załóżmy, będąc tutaj i żyjąc tutaj. A strony no takie se jakościowo, ktoś tam z jakiegoś szablonu coś zrobił, podmienił parę rzeczy i chciałby nic nie robić, a dużo zarabiać. Przede wszystkim, no jeżeli ktoś moim zdaniem, no, najważniejsze jest, jeżeli ktoś chce otwierać ten biznes, no to trzeba myśleć, jaką możemy wartość dostarczać klientów, a nie tylko to, żeby nic nie robić, a jak najwięcej zarobić. Dobrze jest, żeby w międzyczasie jeszcze pomyśleć, jaką wartość dostarczać klientom, za którą oni będą nam gotowi zapłacić. Im więcej, tym lepiej, ale jednak uważam, że jest to punkt niezbędny do tego, żeby coś osiągnąć. Dużo ludzi, którzy wychodzi z etatu, no to gdzieś tam nauczeni, gdzieś byli, tam nie wiem, takie jakieś powiedzenie kiedyś w Polsce było, czy się stoi, czy się leży, tam ileś tysięcy się należy. Natomiast w biznesie jest tak, że żeby zarobić, to trzeba coś dostarczać klientom, jakąś wartość. No chyba, że ktoś od razu chce się nastawić, że będzie brał pieniądze za nic. Dużo jest, ja nie mówię, że wszystkie, ale wiem, że dużo jest firm pozycjonerskich, które biorą pieniądze i kompletnie nic nie robią. No bo to w sumie nie da się tego sprawdzić, czy ta strona jest wysoko, bo jest wysoko, tak sama z siebie, czy wpływ na tą pozycję miała działalność tego człowieka, co pozycjonuje, nie? W jakiś tam sposób da się sprawdzić, natomiast klienci nie są z tego w stanie sprawdzić, bo się na tym nie znają. A nawet jak się znają, no to też często jest tak, że jakieś tam, jak już podpiszą umowę jakąś tam nie wiadomo na ile miesięcy i często nie są w stanie nic z tym zrobić. No tak, no bo to nie jest ani rozliczanie za akcje, ani za zarobione pieniądze, prawda, ani w sumie za nic. Znaczy, no nie da się tego sprawdzić. No bo jak ty byś sprawdził? No ja generalnie mogę sprawdzić, ile było, załóżmy, backlinków zbudowanych przez ostatni miesiąc, czy nic nie było robione, czy coś w tym stylu, czy jakieś zmiany na stronie. Ale nawet na przykład mógłbyś sprawdzić asbiro.pl, ile było tych backlinków w zeszłym miesiącu, a ile dzisiaj? Tak, byłbym to w stanie w jakimś tam stopniu sprawdzić. Są serwisy, które zbierają wszystkie linki z sieci. Są to serwisy płatne, ale jest możliwość sprawdzenia dokładnie ile tego. Jeżeli natomiast dla swojej strony, jeżeli tam potwierdzisz tam jeden kod, że jesteś właścicielem tej strony, to oni ci wyślą wszystkie linki za darmo, taki raport ci zrobią. I no jesteś w stanie określić, ile tych linków przybyło. Oczywiście, no jeżeli ja zbiro, to jest jakiś tam biznes, który ludzie też naturalnie linkują. Jasne sprawy. To wiadomo, że jest inaczej. Natomiast do jakiegoś hydraulika, no to ciężko, żeby ktoś, nie wiem, jakiś tam blogerzy pisali: o super, hydraulik, wejdźcie na jego stronę, bo to raczej wiadomo, że wszyscy tym manipulują i te backlinki trzeba raczej wtedy zdobywać. Natomiast w twoim przypadku macie fajną inicjatywę, dużo ludzi mówi: fajny kurs czy coś, byłem na tym szkoleniu, znam tego wykładowcę i dużo jest, że naturalnych linków będzie. W moim przypadku. Okej, ale znowu doszliśmy do tych technicznych rzeczy, no bo takie strasznie ciekawe rzeczy mówi, że nie wiedziałem o istnieniu takich serwisów, ale wróćmy do tego biznesu, bo kiedy się poznaliśmy, to ile? 4 lata temu? 5 może? Nie, czas szybko płynie, coś koło tego. Właśnie, no to próbowałeś wraz z znajomymi rozwinąć taki biznes, czy trochę się włączyć w tą społeczność polonijną w Anglii i szkolenia organizować. I to jakoś nie wyszło. Dlaczego? Znaczy generalnie ja wtedy postanowiłem, że zajmę się tym biznesem. Ja wtedy na to dużo czasu poświęciłem na szukanie tych źródeł trafiku i przy przemianę w to klientów dla innych. Ja wtedy byłem, oprócz pracy etatowej, miałem to, stwierdziłem, że nie jestem w stanie tego udźwignąć, żeby jeszcze się trzecim przedsięwzięciem zajmować.
Generalnie uważam, że jedno to byłoby wystarczająco, no wtedy jeszcze przez chwilę jeszcze pracowałem, także no nie miałem na to czasu. Natomiast no ciężko mi powiedzieć, czemu tam to dalej coś nie wyszło, bo nie brałem w tym czynnego udziału. Być może brak szczęścia, być może coś tam było nie do końca dociągnięte. Wiem, że no koledzy też stracili zapał, bo z tego względu, że jedno szkolenie im nie wyszło. Podejrzewam, że jakby to było pociągnięte troszkę dłużej, to miałoby na pewno jakąś tam szansę zaistnienia. Natomiast ja nie chciałem się w to angażować czasowo, bo po prostu go nie miałem na tamten czas. Okej, okay, a jak w ogóle oceniasz rynek tego typu, nie wiem, inicjatyw polonijnych w Londynie? No bo ty mieszkasz w Londynie, my tam staramy się rozwinąć teraz Asbiro. No i jakbyś mi tak trochę podpowiedział o sytuacji rynkowej. Dużo jest jakichś takich różnych ofert szkoleń dla Polonii? Znaczy, no ja teraz no nie śledzę tego tak bardzo. Na pewno wiem, że jest dużo jakichś tam takich grup, którzy się biznesowych, czy tam, którzy się spotykają, dzielą doświadczeniem. Czyli na pewno zapotrzebowanie jest na te usługi. Nie wiem tylko, na ile ludzi rzeczywiście przychodzi tam przedsiębiorców, a na ile ludzi, którzy przeczytało parę książek motywacyjnych i chciałoby coś robić, zarabiać z niczego, bo wiem, że jak poszedłem gdzieś na takie szkolenie, no to dużo osób było, no takich właśnie miało mentalność, że przeczytało książkę Kiyosakiego, powiedział, że już nic nie muszę robić, wystarczy, że założę biznes i pieniądze same będą spływały. Ja generalnie staram się unikać takich osób, o ile książki mi się podobały, bo były motywacyjne, natomiast ktoś chyba dużo ludzi je źle zinterpretowało. Aha, czyli nie ma takiego środowiska typu takiego asbirowego, gdzie no jakoś byliby tacy autentyczni ludzie? Znaczy, no ja powiem ci szczerze, że ja nie szukałem, bo z tą wiedzą, co ja mam pomysłów na kolejnych kilka lat. Ja się nie wyrabiam z realizacją moich pomysłów, także ja nie muszę chodzić na kolejne szkolenia, żeby coś nowego się dowiedzieć. Ja raczej potrzebuję sobie ludzi. Coś... Proszę? Ludzi potrzebujesz. Potrzebuję więcej ludzi i potrzebuję ludzi, którym mogę więcej zaufać, bo o ile... Przejechałeś się na jakichś ludziach poważniej? Znaczy poważniej to nie, ale dużo rzeczy, co próbowałem zaoutsourcować, no to nie wiem, no ludzie, no nie każdy ma jakieś tam umiejętności, ludzie przeceniają. Ludziom się wydaje, że jeżeli zrobili tam, nie wiem, 5 stron, to są już webmasterami nie wiadomo jakimi. Natomiast no ja, jak robiłem proste strony, no to ja 5 tygodniowo potrafiłem robić. Także całkiem jest inny poziom doświadczenia. I ciężko jest znaleźć no, za rozsądną cenę jeszcze przy okazji. Być może za krótko szukałem, ale się zdenerwowałem. Ja jeżeli szukałem, proszę kogoś, żeby coś zrobił. Ktoś mówi, mówię, że no sorry, ale nie spełniasz tych wymaganych tygodni. Proszę, daj mi szansę. Wysyłam maila z zadaniem, nie odzywa się. Wysyłam maila po tygodniu, jak tam, na czym stanąłeś, w czym ci pomóc. Żadnej odpowiedzi, czy coś potrzebuje pomocy, czy cokolwiek innego. Po prostu później brak kontaktu, jeżeli sobie nie radzisz z trudniejszym zadaniem, a po prostu... Szukałem teraz kogoś ostatnio z większymi kwalifikacjami. Proponowałem trochę lepsze zarobki niż zazwyczaj proponuję. No ale mimo wszystko mi się nie udało znaleźć i stwierdziłem, że na razie sobie wezmę, odpuszczę ten temat. Z tego względu, że ponieważ mam duże doświadczenie, często jest tak, że ja zrobię coś szybciej niż komuś wytłumaczę, co ja chcę, żeby było zrobione. To może ja ci, Dominiku, podeślę tych ludzi, co tak chcieli pracować dla Anglii, a żyć w Polsce. To może ci się przydadzą, może będą jacyś poważniejsi, nie wiem. Znaczy, jeżeli ten, no to możesz im powiedzieć, natomiast ja nie mogę niczego obiecać, jeżeli nie będę nic widział, co oni potrafią i co, jakie mają oczekiwania finansowe, bo tak jak mówię, no niektórym się wydaje, że jeżeli tuż jest w Anglii, no oczekiwania już... finansowe, no to robota za darmo oczywiście, no bo... Nie, ja nie mówię, że za darmo, na pewno
Na pewno trzeba to jakoś wypośrodkować. No powiem ci jako teraz ciekawostkę. Miałem klienta raz, który widział moją inną stronę, którą zrobiłem i bardzo chciał, żebym mu zrobił, ale miałem w tym czasie akurat kilka innych projektów i nie miałem czasu. Więc no nie chciałem powiedzieć, że sorry, nie mam czasu, powiedziałem mu po prostu cenę dwa razy większą, niż bym normalnie powiedział. I się zgodził. I się zgodził. Na nieszczęście. Na nieszczęście. No dobra, no ale zgodziłem tą cenę, no mówię, no ale nie chcę mi się tego robić, tym bardziej, że to był też trochę większy projekt, bo jakby był mały, to bym go zmieścił, ale to był taki projekt na kilka tygodni pracy. No więc postanowiłem odszukać wśród starych kontraktów jeszcze z Polski. Kolega akurat, co mu wysłałem, no to wysłał, znaczy on sam tego nie chciał robić, to wysłał akurat, nie źle zrozumiałem, myślałem, żeby ktoś znalazł jakiegoś kolegę, kto po godzinach by to zrobił, wysłał do szefa, to cenę, jaką mi przysłali za zrobienie tego projektu, to było, czekaj, żebym ci teraz nie skłamał, to przeliczę teraz na złotówki, jakieś chyba 5-6 razy więcej niż ja wziąłem, czyli normalnie 10 razy więcej niż bym wziął normalnie. Aha. I takie mieli oczekiwania finansowe. A ja na to zrobiłem i jeszcze no, byłem zadowolony, że sobie to po prostu ten projekt przeszedł, klient zadowolony, fajna strona. Czyli innymi słowy, w Polsce ci programiści wyżej srają niż dupę mają. No tak mi się wydaje, no przynajmniej może niektórzy, no ja nie mówię, że wszyscy, no są na pewno tacy, którzy się zbyt nisko cenią, a są tacy, którzy się zbyt wysoko cenią. Okej, okay. Jacku. Jeszcze jesteś z nami tutaj, chwilkę dajesz, tak, co tam? Tak, jakby jeszcze takie pytanie nie padło, a to chyba mówi coś o skali twojego biznesu. Powiedz mi, jaka jest proporcja pomiędzy twoimi klientami? Jaki procent to są klienci tacy biznesowi, a jaki procent to są klienci indywidualni? Bo z tym wiąże się moje następne pytanie. Ale co masz na myśli indywidualni? Czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, czy indywidualni w sensie, że nie mają żadnej działalności? To zapytam inaczej, jaki procent twoich klientów to są spółki, tudzież jednoosobowa działalność, ale już taka, wiesz, bardziej poważna, tak? Czyli nie jest to facet, który wystartował pół roku temu czy rok temu, a jaki procent to są tacy, wiesz, poszukiwacze szczęścia, że tak to nazwę? Znaczy, powiem ci szczerze, że poszukiwacy szczęścia to ja zazwyczaj staram się deselekcjonować i ja staram się nie współpracować z takimi ludźmi, którzy tylko coś mają mrzonki o czymś, o czym nie mają pojęcia. Jeżeli ja sam oceniam, że projekt, że nie widzę kogoś, to po prostu daję większą cenę i staram się, żeby szukał sobie gdzie indziej współpracy. Na to, bo mi nie zależy na tym, żeby wziąć od kogoś pieniądze za zrobienie czegoś, czego tym kogoś nie widzę, bo ludziom się wydaje, że nie wiem, czasami o, ja bym chciał takiego Facebooka zrobić, o, takiego eBaya i chcieliby tam, nie wiem, za kilkaset funtów taką stronę zrobić i konkurować z nimi, co może na jakimś gotowym szablonie dałoby radę to zrobić, ale żeby wypromować, no to przecież i przebić się na rynek, no to trzeba to trochę więcej, nie? A drugie moje pytanie, takie trochę budujące twój prestiż, ale też chyba mówiące właśnie trochę o skali twojego biznesu, tak jak dostajesz, że tak powiem od klientów te ich jakieś tam strony, czy bardziej rozbudowane serwisy, no to pewnie przez jakiś czas, zanim zajrzysz, że tak powiem, w bebechy, no to przyglądasz się, co to jest, co ten ktoś sprzedaje, czy tam jakie usługi prowadzi. Tak jakbyś mógł powiedzieć taki podmiot, czy też osoba, którą obsługiwałeś z najwyższej półki, to co to było, nie wiem, sprzedaż luksusowych samochodów, jakiego miałeś takiego, wiesz, najbardziej wypasionego klienta, tak? Bo to też mówi o tym, jaka skuteczna jest twoja sprzedaż, tak? Bo do takich ludzi najtrudniej jest się dostać. Znaczy, powiem ci tak, przede wszystkim ja nie wiem, czy dobrze rozumiem twoje pytanie, bo dla mnie to, że ktoś coś tam prowadzi luksusowego, to dla mnie to na mnie nie robi żadnego wrażenia. Dla mnie najlepszy klient to są ci klienci, z którymi mam dobre kontakty. Wychodzimy razem na piwo, chodzimy razem na kręgle, jesteśmy przyjaciółmi
I to są dla mnie dobrzy klienci, bo oni wiedzą, że dzięki mnie mają więcej pracy. Ja dzięki temu, że dostarczam im wartość, mam ich przyjaźń, mam od nich pieniądze i mam z czego płacić swoje rachunki. To są dla mnie najlepsi klienci, których mam w tej chwili. To też nie zawsze jest, kto najwięcej mi płaci, ale też z kim mam dobre relacje. A nie sądzisz, że takie, to już naprawdę moje ostatnie pytanie, nie sądzisz, że takie budowanie swojego biznesu na wąskim kręgu relacji, że to jest trochę ryzykowne? Bo tak naprawdę w pewnym momencie ja przynajmniej kiedyś słyszałem taką opinię, że powstaje takie ryzyko, że jak nie pozyskujesz takich całkowicie świeżych klientów, tylko i wyłącznie opierasz się na jakichś takich krótkich łańcuchach powiązań, no to w pewnym momencie jak trzy firmy, które są w twoim łańcuchu relacji gdzieś tam, że tak powiem, padną, czy powiedzmy jakaś tam branża klęknie, no to w tym momencie ty, że tak powiem, wyjedziesz z rynku na wrotkach, mówiąc brutalnie. Dobrze, chyba troszkę mnie źle zrozumiałeś. Ja inaczej pozyskuję klientów. Ja ci powiedziałem, że cenię najbardziej tych klientów, z którymi mam dobre relacje, a nie, że opieram swój biznes pozyskując poprzez polecenia i referencje. Bo chyba o to ci chodziło. Ja cały czas, po pierwsze, no, jako firma internetowa jesteśmy bardzo wysoko w Google'ach i mamy duży trafik z Google. Oprócz tego się reklamujemy jeszcze w paru innych miejscach. Natomiast to, co ty powiedziałeś, to jest, jeżeli chodzi o polecenia klientów, no to tam jakieś mamy, ale to nie jest to, na czym my opieramy swój biznes i pozyskiwania. Na pewno opierając się na jedno, nieważne, nawet najlepsze, to jest zły pomysł, czyli zgadzam się z tobą. Natomiast uważam, że warto też mieć jak najlepiej to rozwinięte. Czy to odpowiedziało na pytanie, czy jeszcze jakaś wątpliwość, jeżeli tak? No nie, no po prostu wiesz, po prostu chciałbym, żebyś się, że tak powiem, pochwalił jakimś takim klientem, którego obsłużyłeś, który dla ciebie jest, że tak powiem, takim no dostaniem się na pewną półkę, na którą chciałeś się dostać, tak? Nie wiem, czy możesz się czymś takim pochwalić, czy nie? Znaczy ja ci powiem tak szczerze, że raz tak miałem, że podpisaliśmy kontrakt z taką dużą firmą i byliśmy bardzo zadowoleni, że nam się udało. Natomiast ta firma nie opłaciła nam faktury i żeśmy z nich zrezygnowali. Bo po prostu oni powiedzieli, jak żeśmy próbowali z nimi nawiązać kontakt, oni stwierdzili, że oni tam mają procedury, że tam płacą tam do kilku tygodni po wartości. To ja stwierdziłem, że jeżeli oni tak mnie traktują, to ja nie chcę z nimi współpracować. I na początku się cieszyłem, bo duża firma, ale wyszło na to, że mają jakąś tam dziwne polityki w tych bardzo wielkich firmach. I różnie to bywa. Także to, że współpracujesz z większą firmą, nie znaczy, że zawsze, że jest lepiej. I to nawet pamiętam z Polski, że zawsze tak było, że duże firmy, które żeśmy obsługiwali, jak byłem jeszcze pracownikiem, to zawsze było tak, że z tymi największymi firmami to były największe kłopoty, jeśli chodzi o finansowanie. Znaczy, no mogę jeszcze ci się pochwalić, no właśnie, że z Polski, no to dzięki wypozycjonowaniu jednej strony to zdobyliśmy no, kilka klientów z WIG20 i każdy z nich to miał przynajmniej miesiąc po terminie płacenia faktur. No widzisz, ale mimo tego, że ci klienci właśnie no, ze strony po stronie finansowej nie byli tacy, jacy by chcieli, to mimo tego to o czymś mówi, tak? Tytuł tej audycji powinien być, a ten gość pozyskał po prostu ludzi, że tak powiem, z WIG20. Biznesu z WIG20, nie? To jest coś. Dzięki wielkie. Tylko jeszcze no powiem no tak skromnie, no, że to było tamte 10 lat temu i pozycjonowanie było łatwiejsze, także i była też inna wtedy branża, a nie bezpośrednio dla siebie, no i ktoś inny na tym zyskał, no i mi się właśnie też nie podobało, że mój szef zarabiał tyle, co nie wiem, co czasem na jednej transakcji zarobił więcej niż ja przez kilka lat bym zarobił, pracując tam dalej. I także to może to wracając do ciebie, Kamilu, dlaczego nie chciałem dalej na etacie pracować. Dokładnie, dokładnie. Ale mamy kolejnego słuchacza. Cześć, słuchaczu. Cześć, z tej strony Kuba z Krakowa.
Słuchaj, słucham was i w sumie muszę zadać pytanie, bo jestem w tym momencie na studiach i pracuję jako właśnie programista i chciałem się zapytać o właśnie rynek pracy, jak wygląda rynek pracy dla programistów w Anglii. No to już słyszałeś właśnie, że dużo jest debili. No bo tutaj u mnie w firmie dużo po prostu osób tak wychwala, że tam kurczę, stawki nie dość, że wyższe, to jeszcze właśnie w funtach i da się zarobić, nie wiem, 10 tysięcy funtów miesięcznie z 2 latami doświadczenia w Javie, ale właśnie, no, czy obalicie mi ten mit, czy potwierdzicie jakoś? No nie wiem. 10 tysięcy złotych powiedziałeś, czy 10 tysięcy funtów, bo nie jestem pewny. 10 tysięcy funtów miesięcznie w tym, w Londynie jako programista. To ciężko by było. Na pewno są jakieś tam, ale to już chyba bardzo wysoko i nie po 2 latach. Zazwyczaj to gdzieś jak przeglądałem oferty, to było miesięcznie między załóżmy 2000 a kilka tysięcy, to tak. Natomiast no 10 to raczej nie widziałem takich ofert. Widziałem oferty, ale to przez przypadek, ja mówię, ja nie szukałem później pracy w tym, jak przyjechałem, nie szukałem pracy jako programista, bo nie miałem angielskiego, a jak poznałem angielski, to nie chciałem pracować dla kogoś, bo chciałem po prostu pracować dla siebie. No to rozumiem, za różowo ci koledzy mówią. No tak właśnie mi się wydawało, że to trochę zbyt kolorowe, no, jest stan. Właśnie, no bo w Polsce teraz, z tego co wiem, to są stawki około, no nawet w tym momencie w Krakowie można spokojnie 5 tysięcy na rękę dostać. No i się zastanawiałem nad wyjazdem do Anglii, ale to tylko w momencie, jakbym znalazł pracę i to rzeczywiście jakby była super płatna. A no, jeżeli to ma być 2000 funtów, to chyba się nie opłaca tak do końca. No, raczej nie bardzo, biorąc pod uwagę ceny w Anglii i tak dalej, nie? No nic, to chciałem tak tylko tam dopytać, no bo skoro mam, jest informatyk z Anglii, to bardzo miło. Ja nie znam dokładnie rynku pracy, bo nie szukałem, ale z tego co wiem, no to ciężko jest, jeżeli ktoś prosto z Polski przyjeżdża i nie miał tutaj jakiegokolwiek doświadczenia, od razu dostać jakąś pracę typowo w branży. Szczególnie jeżeli ten angielski nie jest najlepszy, bo tutaj już wymagają, żeby ten język był dla programistów i w takich pracach biurowych, żeby był płynny. Ale to znaczy, że potrafi się dogadać, czy muszę mówić zgodnie ze składnią i Znaczy raczej się dogadać, tylko musisz wiedzieć to, że wiem czasami, jak ktoś przyjeżdża z Polski, miał w Polsce piątki, szóstki z angielskiego, a przyjeżdża tu i w ogóle nic nie rozumie, bo w Polsce uczą amerykańskiego, a nie angielskiego bardziej i tu każdy z innym akcentem. Tak, to wiem, ale akurat, wiesz, po prostu się pytam, bo ja w pracy mam kontakt, pracuję z Francuzem bezpośrednio i gadam z nim praktycznie codziennie po angielsku, no ale się zastanawiam, czy to musi być takie angielski idealny, jakbym był Anglikiem, czy po prostu angielski taki, Mi się wydaje, że to wszystko zależy od stanowiska pracy i od pracodawcy. Natomiast tam powiedziałeś, że rozmawiałeś z Francuzem, który z obcokrajowcem. Tutaj z jakimś tam, nie wiem, Litwinem, Czechem się łatwiej dogadasz po angielsku niż z Anglikiem, Szkotem czy Irlandczykiem. No wiem, oni mówią troszkę dziwniej. Byłem w Irlandii kilka tygodni i to dopiero po 3 tygodniach zacząłem cokolwiek rozumieć i rozróżniać słowa. No to jest właśnie to, co próbowałem powiedzieć, że ten angielski, który uczymy się w szkołach, jest zupełnie inny na miejscu niż nam się wydaje. No ale to chyba trochę schodzimy z tematu, Kamilu. No tak, dokładnie. No dobra, sorry, że wam przeszkodziłem się przerzucam na opół. Dzięki za informację, hej. Jasna sprawa, dzięki za telefon. Trzymaj się. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Jeżeli macie jakieś tam pytanko, sugestie, komentarz, to jeszcze mamy całe 5 minut rozmowy z Dominikiem, który już ładnych kilka lat siedzi w Anglii, pracował, potem przeszedł na własną firmę, a teraz sobie ją prowadzi, zatrudniając kilku ludzi.
i zajmuję się robieniem stron, pozycjonowaniem i ogólnie siedzeniem na fotelu i klikaniem w klawiaturę. O. No bo chyba... Ładnie to brzmi. Nie? Siedzi się, człowiek se siedzi i klika w klawiaturę. Moja babcia, wiesz, do, nigdy nie rozumiała, że ja pracuję siedząc przy komputerze i klikając w klawiaturę. To było dla niej niepojęte, jak można zarabiać w ten sposób. Ale i tak jest jeszcze lepsze to pojęcie, że jak najpierw zaprogramowaliśmy jakąś stronę, idziemy spać, ona na nas zarabia, bo jakiś klient dzięki tej stronie wszedł, czyli w zasadzie zarabialiśmy już, gdy spaliśmy. No dokładnie, dokładnie. Ja odnośnie pozycjonowania, kiedyś wypozycjonowałem jedną stronę, prezerwatywy info, na słowo prezerwatywy i uczestniczyłem w swoim własnym programie partnerskim. I moja własna firma płaciła mi 5% od sprzedaży i to było ładnych kilkaset złotych w ciągu miesiąca, więc nawet się trochę na tym znałem kiedyś. Teraz to może jestem za cienki jestem, no ale wychodzę z tego założenia, że Google stara się, żeby na pierwszym miejscu były takie dobre witryny, które dbają o klienta i tak dalej, więc staram się nie oszukiwać Google'a, tylko po prostu robić firmę i stronę, która jest jak gdyby dobra dla tego klienta. O. No to dobrą masz strategię, nie? Można powiedzieć, natomiast no ciężko powiedzieć, żeby było wystarczające, bo generalnie Google co innego mówi, a co innego robi, bo mówi, że nie rób tego, nie rób tamtego, a generalnie sami to robią. Mówią, że nie rób, załóżmy, stron z duplicate content, po polsku to będzie tak, z duplikowaną treścią, a sami robią agregatory treści, wycinają z innych stron i robią to jako swoje, przykładowo ten Google Shopping, czyli ten taka porównywarka cenowa. Oni w zasadzie swoje treści nie mają ani trochę, a tylko wrzucają to, co skopiują z innych, łącznie z opiniami klientów i tak dalej. I chodzi im głównie o to, żeby klienci jak najdłużej na stronie Google pozostawali, ewentualnie klikali w płatne linki, a w te naturalne, żeby jak najmniej było. Bo dla nich liczy się, żeby zarabiali, a nie żeby klientom dostarczać wartość. No oczywiście, że tak, no bo tutaj no każdy potrzebuje zarobić, nie? Zwłaszcza jak się jest taką wielką korporacją, no to już w ogóle trzeba wykazywać zyski tym wszystkim akcjonariuszom, żeby na tej giełdzie tak nie szalało i w ogóle, więc to jest już w ogóle nie ta skala biznesu, ta co my ją prowadzimy, takie małe biznesiki, prawda, w Polsce czy w Anglii. No na pewno dużo nam brakuje jeszcze do Google. Dokładnie. No to co, Dominiku, dzięki wielkie za audycję. Ja cię nie... No, bo jeszcze słuchacze nie wiedzą, że tak Dominik na ostatnią chwilę wskoczył, bo mój dzisiejszy gość miał stuczkę samochodową i tak troszeczkę. No, akurat 15 minut przed audycją, a że jesteśmy z Dominikiem w kontakcie, no to go zaprosiłem, tak? I wielkie dzięki, Dominiku. Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich. A jakby ktoś potrzebował pracy i się znał trochę na programowaniu, no to może do Dominika uderzać śmiało. Właśnie, Dominiku, jak cię znaleźć? Masz jakąś stronę w internecie? Stronę w internecie? To może niech... Niech do mnie piszą, tak? Niech do ciebie piszą, jeżeli ktoś o tą pracę i dobra, i tak to jest najlepiej, bo to nie a w sumie co, po prostu chłopaków z HTML-em potrzebujesz i jakimś tam ogarnięciem, czy coś bardziej specyficznego? Generalnie kogoś, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to ktoś, kto ma przede wszystkim HTML i CSS w jednym palcu i podstawy PHP. No to takie przedszkole. No, dla niektórych się wydaje przedszkole, ale no, no i przede wszystkim no, musi być zgodne z najnowszymi standardami, czyli HTML5, CSS. Jej, naprawdę... Ja już myślałem, że ja bym się nadawał, tylko wiesz, ja jeszcze... Ty będziesz się nadawał, no, ja wiem, że ty jesteś zdolny, no. Także... No tak, ale te standardy, wiesz, ja jeszcze jestem z czasów, gdy się B pisało, a nie Strong. No, to ja też czasem piszę B dla odmiany, mimo że się powinno Strong pisać, ale to akurat jest... To nie chodzi mi o te standardy W czy C, tylko mi chodzi ogólnie,
żeby już tam było, ale nie chcę tutaj zanudzać szczegółami. Dokładnie. Dobra, Dominiku, jeszcze raz wielkie dzięki. My się widzimy niebawem, a ja co? Wypuszczam już Alberta. O, trzymaj się, na razie, pa. Ja pozdrawiam. Albert, wychodzimy!